Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na październik. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale są już czytania na nowy rok numerologiczny oraz na jesień. Koniecznie sprawdzajcie, ja je gdzieś tutaj na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem również znajdziecie do nich linki. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, bo wówczas będzie można wyciągnąć większą, szerszą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc, tydzień itd. Raki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Ulala. Tutaj już karty zachciały się posypać, ale się nie posypały. No, dziesiątka buław. Może to być intensywny miesiąc, pełen takiej też ambicji. Co do Was przychodzi? No, ambicji mam to na myśli, że nawet jeśli za dużo się nie dzieje w tym miesiącu, to już Wy wiecie, jak zrobić tak, żeby się jednak działo. A przychodzi karta siły, karta mocy, więc na razie bardzo dobrze. Silny miesiąc, dobra energia. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi karta Króla Buław i no powiedziałbym, że niestraszna jest Wam konkurencja. No albo ktoś, kto tutaj lubił dominować i przewodzić, kontrolować, nawet nie to, że się uspokoi, ale Wy już znajdziecie na niego czy na nią sposób. Jak Wy się przedstawiacie? Wy pokazujecie się jako trójka monet. Budowanie fundamentów silnych, ale też w ogóle skupianie się na szlifowaniu czegoś. I no powiedziałbym tak, no zwłaszcza dobry czas dla osób, które mają rozpoczynać czy nową pracę, czy remont mieszkania, czy powiedzmy powrót na studia jest jakiś. Tutaj widzę bardzo dużo motywacji, celu, no i takiej chęci parcia do przodu. Rada dla Was. W radzie jest ósemka kielichów, żeby spojrzeć do przodu i zastanowić się, czy jest Wam dobrze w tym miejscu, w którym jesteście i ewentualnie, czy będzie dobrze za 5 lat na przykład. Czego nie robić, czego raczej unikać. Tutaj unikać dziesiątki kielichów, a z kolei, słuchajcie, z przełożenia jest królowa kielichów. I no, to jest bardzo ciekawe to, co tutaj się wydarzyło. Dlatego, że no, powiedzmy, że większość kart jest związanych z trygonem ognia, więc baran, lew lub strzelec. Ciekawe, czy Wam to coś mówi. Ale też jest, słuchajcie, sporo właśnie kielichów na końcu. A kielichy to jest trygon wody, czyli rak, skorpion, ryby. Z jednej strony dobrze, dlatego że tutaj jest Wasza energia, ale z drugiej strony tutaj są takie dwie przeciwstawne siły. Ogień i woda. I teraz tak. Ja bym powiedział, że tutaj też jest to dobry miesiąc dla osób, które potrzebują stanąć na nogi. Przede wszystkim tak emocjonalnie, psychicznie. Z przełożenia jest królowa kielichów i królowa kielichów może być osobą bardzo taką, no tutaj w tym przypadku kruchą emocjonalnie albo potrzebującą dużo wsparcia, empatii. I nie, nie chodzi mi o Was. Ja myślę, że to Wy bardzo wspieracie innych. Przede wszystkim właśnie takie zagubione trochę osoby. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka,
że może macie w swoim bliskim otoczeniu pewną kobietę, która jest bardzo przewrażliwiona na punkcie czegoś i trochę was to wnerwia. Być może w ogóle chce was odwieść od, powiedzmy, jakiegoś pomysłu, na przykład związanego z budową domu, czy zmianą pracy, czy w ogóle czegoś w waszym życiu. To może być oczywiście matka, siostra, partnerka czy partner. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla was dziesiątka buław, karta, która tutaj pokazuje babuleńkę niosącą drewno w środku lasu zimowego i to karta determinacji, ambicji, ale też informuje ona was, że bierzecie być może momentami za dużo na swoje barki. Na przykład, no chcecie właśnie tutaj wszystkim za wszelką cenę pomóc, albo pozwalacie niektórym wchodzić wam momentami sobie na głowę. I no teoretycznie nie widzicie w tym nic złego, ale no, po jakimś czasie możecie zauważyć, że trochę tego za dużo. Albo tutaj też może być na tej zasadzie, że czujecie i pokazujecie się jako osoby bardzo silne, które wsparcia nie potrzebują. I czasami wypadałoby sobie pozwolić na jakieś słabości. No czemu nie? Każdy z nas je ma. Zobaczcie, przychodzi do was karta siły i mocy, która tutaj pokazuje leśną wróżkę na żubrze. Przewspaniała jest ta karta. Zawsze chce mi się śmiać, jak ją widzę. No bo leśna wróżka na żubrze, ale słuchajcie, tu jest powiedziane, że macie dużo celowości, ambicji, pasji i wiecie, co robić po prostu. Jeśli chodzi o relacje emocjonalne, które, znaczy relacje emocjonalne, no takie bliskie, z bardzo wam bliską osobą, zwłaszcza rodzinne i miłosne. Jeśli tutaj ostatnio coś kulało, to tutaj jest podjęcie decyzji o walce o to, o naprawieniu tego, o staraniu się rzeczywiście. Momento. I słuchajcie, tutaj do przeszłości odchodzi król buław z kolei, który może być w negatywie osobą troszeczkę taką wymagającą, srogą i powiedzmy lekko apodyktyczną. I z jednej strony myślę, że z takimi osobami, o, wy już wiecie, jak sobie poradzić, w ogóle się tutaj nie dajecie, ale też pokazujecie tak naprawdę, że osobom, które na przykład w was nie wierzyły, w tym miesiącu pokazujecie, ale nie za wszelką cenę, że można wam zaufać, że można wam coś powierzyć, że ten awans, czy ta dodatkowa praca, czy powiedzmy dodatkowa renta, czy emerytura wam się należy. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Oj, zgubiłem myśl. Ostatnio mam, słuchajcie, tak, że o czymś pomyślę i zaraz już nie pamiętam. No pamięć złotej rybki, słuchajcie. Nie wiem, co to się dzieje. Mam nadzieję, że to tylko zmiana pogody. Trzeba więcej jeść orzechów włoskich chyba. Co tam jeszcze? No, powiem tak. Wy pokazujecie się jako trójka monet i no, trójka monet to tutaj zwłaszcza w połączeniu z kartą siły i dziesiątką buław, no właśnie pokazuje, że oddajecie się czemuś w 100%. Pracy, hobby, jeśli chodzi o remont mieszkania, jeśli chodzi o walkę o jakąś relację. I to jest też właśnie bardzo dobry czas na budowanie waszej pozycji, być może na przykład od początku, na przykład w nowej firmie, w nowej pracy, w nowym środowisku, bo na przykład idziecie na siłownię, czy na jakieś kółko malarskie, no tutaj wymyślam, ale też dobry czas dla studentów, którzy wracają na studia. Tutaj widzę, że ochoczo zabieracie się do pracy od samego początku, bez rozpraszaczy. Czy ja już mówiłem o chęci budowania relacji i starania się? Sprawdzajcie w razie czego czytania na jesień i na nowy rok numerologiczny. W radzie jest ósemka kielichów i tutaj też jest powiedziane, żeby spróbować przeprocesować, spróbować pomóc komuś przeprocesować trudne emocje, bo ewidentnie ktoś będzie potrzebował waszego wsparcia, ale nie za cenę swojego zdrowia i też w ogóle nie ograniczając czasu na jakieś swoje potrzeby, no bo okej, jasne, empatia, pomoc i tak dalej, ale też pamiętajcie o sobie. No tutaj
Zdrowy egoizm się przyda. Ósemka kielichów też powiedziałaby w ten sposób, że jeśli spojrzycie, postaracie się spojrzeć tak innowacyjnie na pewne obowiązki, to być może będzie Wam je łatwiej wykonać. Może jesteście niechętni do zmiany na przykład nawyków, ale tu jest powiedziane, że warto się przemóc i zmiana nawyków bardzo Wam pomoże. Tutaj nawet można od takich małych zacząć, od jedzenia śniadania codziennie, albo wstawania o określonej porze, czy o czytaniu wieczorami na przykład dla uspokojenia itd., itd. Piszcie, co Was relaksuje, czego nie robić, czego unikać, albo jakie macie nawyki, które chcecie zmienić. Piszcie, czego nie robić, czego unikać, dziesiątka kielichów. Słuchajcie, prosta rzecz. Unikać presji rodziny i najbliższych. Jeśli powiedzmy, że na przykład w momencie, w którym chcą od Was koniecznie, żebyście coś zrobili, albo gdzieś nie jechali, albo czegoś nie zaczynali od początku, no to jest Wasze życie i Wasze decyzje. No tutaj jak najbardziej się tym nie kierować. Jeśli chodzi o dziesiątkę kielichów, to też pamiętajcie, żeby za bardzo siebie nie rozmieniać na drobne. Czyli też chodzi o to, żeby nie było tak, że w każdej chwili, jeśli ktoś Was potrzebuje, to jesteście na każde zawołanie. No nie, no też macie swoje życie. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję i życzę fantastycznego miesiąca. Sprawdzajcie czytania na nowy rok numerologiczny oraz na jesień, które już są na moim kanale. Ja je gdzieś tutaj podlinkuję, ale w opisie pod filmem również znajdziecie do nich linki. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wówczas będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.